Od wczoraj z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają być, czy miały być, transmitowane obrazy SSTV na częstotliwości 145-800. Czy są, czy nie, to dopiero się dowiemy za chwilę. I start był wczoraj 8 o 16, ale pierwszy przelot nad Polską jest dzisiaj około 10:20, czyli za jakieś 15 minut. W związku z tym przygotowałem sobie tutaj SDR konsol, dawno nieużywany odbiornik SDR, podłączony RTL SDR, srebrny, znany i lubiany, podłączony do anteny X30, ale sygnały z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można odebrać też na zwykłym ręcznym radiu, więc jeśli chcecie popróbować, to nie ma żadnego problemu. No, tutaj jest o tyle łatwo, że mamy tutaj takie narzędzie w SDR Console. O, tutaj mamy takie narzędzie Satellites. Możemy sobie wybrać satelitę, który nas interesuje. W tej chwili jest właśnie ISS wybrany. I nie wiem dlaczego, ale pokazuje mi, że dopiero za godzinę będzie przelot. No dobra, poczekam chwilę, aż ISS nadleci nad Polskę i będzie w moim zasięgu. To będzie pierwszy przelot od startu tego nadawania SSTV i zobaczymy, czy uda mi się coś odebrać, czy w ogóle coś nadają. Uruchomiłem teraz funkcję śledzenia częstotliwości, czyli dostosowywania częstotliwości odbieranej do efektu Dopplera, czy uwzględnienie efektu Dopplera w częstotliwości odbieranej. I uruchomię sobie jeszcze programik, który będzie nam dekodował SSTV. Jest to RX SSTV. Jest PD120. To jest ten mod, w którym będzie dzisiaj nadawany, czy już jest nadawany sygnał. Czekamy zatem na pojawienie się ISS nad Polską. Za parę minutek będziemy w zasięgu ISS. Tutaj już widać to takie kółko rozjechane. To jest zasięg odbioru ISS. Natomiast tutaj ten celownik to jest miejsce, w którym jestem. Podłączone mam to w ten sposób, że tutaj mam założony kabel wirtualny w komputerze. O tym kiedyś nagrałem film, jak to zrobić. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, tam u góry jest link. Wyjście sygnału audio z SDR Console mam ustawione właśnie na kabel wirtualny. No i teraz sobie jeszcze w RX SSTV też ustawię wejście sygnału z kabla wirtualnego. Robi się to w ten sposób. I w tej chwili tutaj mamy sygnał z SDR-a. Jest, dekoduje się. Bardzo zaszumiony obraz, ale się dekoduje. No niestety, jak widzicie, ten obraz jest taki średni. W ogóle nic nie widać. Coś się dekoduje, ale kiepsko. W związku z tym, przy kolejnym przelocie, który będzie za 1,5 godziny, zrobię próbę inną, wezmę ręczne radio i smartfon z aplikacją Robot 36 i spróbuję w ten sposób zdekodować. Kolejna próba też w domu, bo jednak zaczęło padać i to tak mocno, że z radiem ręcznym i smartfonem to raczej bym nie dał rady, narażając to urządzenie na uszkodzenie od deszczu. No więc spróbujemy znowu SDR-em. Jak widać, sieczka znowu na ekranie. No, coś tu widać, ale powiem, że więcej nie widać niż widać. No, ale ponieważ za 1,5 godziny kolejny przelot, to spróbuję jeszcze raz. No i ciekawe, czy przysłowie do 3 razy sztuka znajdzie zastosowanie w tym momencie. Sprawdźmy. No, tutaj znowu sieczka, ale no poczekajmy, może jeszcze coś poleci. Idzie i sygnał bardzo ładny. Zobaczymy, może teraz się uda.
No i nareszcie udało się bardzo silny sygnał, akurat rzutem na taśmę, bo zobaczcie, ten satelita już odlatuje, zostało dosłownie minuta widoczności i taki piękny odbiór, także udało się. Jestem zadowolony, bo już troszkę byłem zrezygnowany, ale udało się. Także zachęcam Was do odbioru, do polowania, bo to jeszcze ładnych kilka dni do 14 października. Jeśli chcecie sprawdzić, o której te przeloty są, to polecam tę stronę n2yo.com. Tutaj sobie klikamy Space Station i mamy najbliższe przeloty na najbliższe 10 dni tutaj. I musimy jeszcze kliknąć ten przycisk All Passes, dlatego że w tej chwili mamy tylko widoczne przeloty, czyli te, w których możemy obserwować stację, czyli po zmroku. Jeśli klikniemy tutaj All Passes, to mamy wszystkie przeloty. Te widoczne są zaznaczone na żółto, a niewidoczne, czyli dzienne, są zaznaczone na biało. I na przykład jutro, czyli 10, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć przelotów. Myślałem, że około trzech dziennie, a tu około pięciu. Pięć dziennie. Także od 9 do 16 dla każdego coś dobrego. Zachęcam, zachęcam. Obrazki mają być wysyłane do 14 października, 14:10 UTC. Zachęcam, nie tylko SDR, ale można także jakiś odbiornik, Baofenga, Kwaczęga, cokolwiek, co odbiera częstotliwość 145-800. Jeśli używacie takie urządzenia, to wystarczy przystawić do głośnika tego radia mikrofon smartfona z odpaloną aplikacją Robot 36. To by było na tyle. Zachęcam, fajna zabawa. Nie trzeba mieć licencji, żeby to robić. Także dla każdego. Cześć!